Dzień dobry, Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, partii Razem, zajęta swoim telefonem, jest ze mną w studiu, hop, hop. Hop, hop, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiceszefowa zespołu parlamentarnego, tak dla CPK, atomu i wielkich inwestycji. W ogóle dla rozwoju. Tak, i nie powiedziałbym o tym, pewnie nie wspomniałbym o tym, bo takich zespołów jest mnóstwo, ale ten jest dość szczególny. Są tam bowiem sami posłowie PiS oraz Anna Maria Żukowska i pani w roli wiceprzewodniczącej. Jeszcze dołączyły posłanki Zawisza i Wicha z partii Razem. A to przepraszam, to tego tak. Nie wiedziałem. Są jeszcze posłowie Konfederacji. Przyłączyli się? Tak. Jak zespół powstawał, był taki... Przyłączyli się. Był to zespół pisowski z dwoma rodzynkami. Przede wszystkim to jest zespół parlamentarny, nie pisowski. Ale takich zespołów, gdzie pracują parlamentarzyści z różnych ugrupowań jest dużo, bo ja też taki zespół prowadzę do spraw walki z wykluczeniem transportowym i tam są parlamentarzyści i z PiS-u, i z PSL-u, i z Polski 2050, i z Platformy, i wszyscy żyją. I jakoś potrafią przyjść i dyskutować i rozmawiać. Tylko trochę tak jest, że nic z tego nie wynika, prawda? Bo decyzje zapadają gdzie indziej. No, to jest pytanie, bo może z tego wiele w ogóle wyniknąć. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast no, my w tym zespole, wracamy do początku rozmowy, tak dla rozwoju, chcemy rozmawiać o tych ważnych projektach i niestety nie chce druga strona rozmawiać, bo strona to znaczy, przepraszam, ale która? Pan minister Lasek, który został zaproszony na pierwsze minister posiedzenie Lasek zespołu. Z pani rządu nie chce z panią rozmawiać i pani go nazywa drugą stroną. Mówię o stronie rządowej. I pan minister Lasek nie przyjął zaproszenia na zespół, który dotyczył kwestii, w jakim jesteśmy momencie, jeżeli chodzi o realizację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. To może dlatego, że myśli tak jak premier. Premier na Radzie Gabinetowej powiedział wyraźnie prezydentowi, cytuję, wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję. No powiedział tak pan premier, ale... A pan wie, jakie to są ekspertyzy? Może od pana się dowiem, co to są za ekspertyzy? Pyta pani dziennikarza, czy ja znam te ekspertyzy. Pani poseł, niech się pani nie gniewa, to może ja panią spytam jednak, bo skąd ja mogę wiedzieć, może premier ma jakieś niejawne ekspertyzy. Dlatego zapytałam pana premiera w interpelacji o te ekspertyzy. Dostała pani odpowiedź? Jeszcze nie i czekam na tę odpowiedź, ale to jest niezwykle istotne, ponieważ wszystkie analizy i dane, które gdzieś, do których można dotrzeć, które są publicznie dostępne, no mówią coś przeciwnego, że ten port lotniczy powinien w tym miejscu powstać. Analizowały to wszystkie poprzednie rządy. No właśnie, to jest zabawne, bo pod tweetem kancelarii premiera, tweet, czyli wpis na platformie X, zwanej do niedawna Twitterem, w którym zacytowano pana premiera, że wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania tę inwestycję, mamy komentarz. Cytuję, publicznie nie jest znana ani jedna ekspertyza stawiająca pod znakiem zapytania całą inwestycję i drugie zdanie, publicznie jest dostępny szereg ekspertyz, w tym tworzonych na zlecenie poprzedniego rządu PO, jednoznacznie wskazujących na zasadność budowy hubu lotniczego w centralnej Polsce. To znaczy, że internet zarzuca premierowi kłamstwo? Internet bazuje na tym, co już jest jasne. I ja też mam taką wiedzę, że raczej mamy dostępne te ekspertyzy, które mówią o zasadności budowy tam portu lotniczego. Nie znam takich, które mówią o tym, że ta budowa jest bezzasadna, więc być może takie ekspertyzy były wykonane na przykład na jakieś specjalne zamówienie. Odpowie pan premier. Jestem przekonana, że kancelaria premiera odpowie na tę interpelację i powie, kto, kiedy, na czyje zlecenie zrobił takie ekspertyzy. Największa ekspertyza, jaka powstała przed rządami PiS-u, to była im ekspertyza zarządów premiera Tuska. W roku 2008 zaczęli, tam była jakaś wstępna, w 2010 była ta duża ekspertyza, która jednoznacznie mówi, rzeczywiście to potężna ekspertyza, widziałem ją, to jest ponad 200 stron ekspertyzy, która mówi, że rzeczywiście powinien powstać centralny port lotniczy, wtedy chyba jeszcze tak go nazywano. Tak, były nawet wcześniejsze jeszcze zarządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które też mówiły o tym, że ten centralny minister port Marek lotniczy powinien powstać. Wszystkie dane jasno mówiły, że mamy pewną ograniczoną przepustowość Okęcia. Pani poseł, zwracam lotniska. Się do Pauliny Matysiak, posłanki Razem, ale przecież wie pani doskonale, że możemy się teraz przerzucać datami i tak dalej, a wczoraj Rafał Trzaskowski powiedział, że będę bronił Okęcia, dlatego że budowa CPK to wyrok śmierci dla warszawskiego lotniska i on jest przeciwko CPK.
No, ja się tutaj nie zgadzam z prezydentem Trzaskowskim. Uważam, że akurat budowa tego hubu lotniczego to jest wielka szansa i też nadzieja na rozwój Warszawy, bo, żeby było jasne, to lotnisko zostanie przeniesione po prostu, to ono nie będzie zamknięte, to nie jest tak, że nic nie dostaniemy w zamian za kilka lat. Ja myślę, że jeżeli prace by ruszyły, to 30, może 31 rok są realnymi datami, żeby nowe lotnisko uruchomić i wtedy może zacząć się zagospodarowywanie tego terenu tam. Proszę Państwa, o tym na pewno jeszcze porozmawiamy w drugiej części rozmowy, a teraz Pani pozwoli, że spytam, czy powtórzyłaby Pani zdanie, powiedziała je głośno, Donald Tusk jest moim premierem. Głosowałam. Głosowałam Może pani za powiedzieć, tym, to będziemy mieli nagrane. Za tym rządem i podtrzymuję tę decyzję, nie zmieniłabym jej. Natomiast myślę, że jeszcze parę miesięcy i zobaczymy, jak dalej będę oceniała pracę rządu, bo też, żeby było jasne, Partia Razem podchodzi zawsze, no, bardzo krytycznie. Jak jest coś dobrego, słusznego, chwalimy. Jak jest coś niewłaściwego, to... 23 lutego 2024 roku powiedziałaby pani głośno te słowa? Donald Tusk jest moim premierem? Jest premierem Polski. A to ja wiem. No to... I myślę, że na tym poprzestańmy. Ta deklaracja, to znaczy ten brak chęci na wypowiedzenie tego zdania zostanie pani zapamiętane. Wie pani o tym? Wszystko, co się mówi w programach, jest zapamiętane. Wiem o tym. Zostanie zapamiętane to, że pani nie chce powiedzieć jednoznacznie, teraz mówię zupełnie poważnie, że Donald Tusk jest pani premierem. Bo wy, czyli Partia Razem, jesteście w dość dziwnej sytuacji. Mówicie o sobie, że jesteście opozycją, ale głosujecie nie tylko za rządem w sprawach najważniejszych, takich jak budżet, ale właściwie we wszystkich. Wielu, wielu. Natomiast... A kiedy byliście przeciw? W głosowaniu. No, nie, no na przykład o tym mówiliśmy, jeżeli na przykład będzie dalsza chęć kontynuowania na przykład programu 0% i dopłat do kredytów, to my już jasno, tak mieszkaniowych, to jasno powiedzieliśmy, że takiego rozwiązania nie poprzemy, bo Pani ono poseł, nie ale na razie to się nie wydarzyło. Pomaga. Na razie jest sytuacja taka, że jesteście takim ucieleśnieniem zbiorowym, rzecz jasna, no, premiera Gowina. Znaczy popieracie, ale się nie cieszycie. No nie, na razie po prostu nie było tych kontrowersyjnych rzeczy, w których mamy mocny rozdział, jeżeli chodzi o to, co mówią poszczególni ministrowie, a co mówimy my, czy jaki mamy przyjęty Lewicy, nasz program. W którym jesteście, jest częścią koalicji rządowej. Lewica, wy macie swojego wicepremiera, macie swoich ministrów, wiceministrów, całą masę, bo przecież to jest najliczniejszy rząd w historii Rzeczpospolitej. A pani mówi mi, że jesteście tak trochę pomiędzy, a Marcelina Zawisza mówi wprost, będziemy opozycją do Donalda Tuska, bo nie wchodzimy do rządu. Mówiła to w listopadzie. No i pełna zgoda. Znaczy to chyba, jeżeli ktoś obserwuje nasze działania i nasze wypowiedzi... Pełna zgoda, to jeszcze raz. Czy partia razem jest w opozycji? Nasze wypowiedzi, to doskonale wie, w jaki sposób postępujemy. I tak jak powiedziałam przed chwilą, jeżeli będą sprawy, tematy, z którymi się nie zgadzamy, które uważamy za niewłaściwe, to będziemy je krytykować, poseł, nie będziemy pani głosować. Pani nie chce powiedzieć, że Donald Tusk jest pani premierem, ale nie chce też pani powiedzieć, że jesteście w opozycji. Nie powiedziałam, że nie jesteśmy w opozycji. Jesteście w opozycji. Znaczy ja się podpisuję pod słowami posłanki Zawiszy, pełna zgoda, my tak działamy, my tak pracujemy w parlamencie i tutaj przenieśmy tę rozmowę do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Nie ma żadnych zdziwień, że głosujemy za, ale jesteśmy przeciw. No bo to tak wygląda. Pani na mnie patrzy, jakbym chciał się wyśmiewać. A ja naprawdę nie chcę się wyśmiewać, ale tego nie rozumiem. W każdej sprawie dotychczas głosowała pani, w każdej. Pani mówi, że nie było kontrowersyjnych. No dobrze, umówmy się, że było całe mnóstwo kontrowersji w Sejmie, ale mniejsza z tym. W każdej sprawie głosuje pani jak rząd. Klub, w którym pani zasiada, ma swojego wicepremiera. No trudno więc, żeby pani głosowała przeciwko. W sensie my... Ma swoich ministrów. A jednocześnie pani deklaruje, że pani jest w opozycji. Pani wybaczy. To proszę nam w takim razie, bo ja tego kompletnie nie pojmuję i myślę, że nikt nie pojmuje, to proszę mi powiedzieć, na czym polega wasza opozycyjność? Że knujecie po cichu? Nie knujemy po cichu. Raczej mówimy głośno o tych swoich wątpliwościach. Przy tych wspomnianych dopłatach do kredytów mieszkaniowych. Chociażby w temacie Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo ja też bardzo mocno, wyraźnie zabieram głos w tym temacie, który być może nawet niektórych dziwi. Natomiast
nie zabieram tego głosu, dlatego że na siłę chcę być w kontrze do rządu, tylko zabieram ten głos, ponieważ naprawdę jestem przekonana co do tego, że to jest polska racja stanu, że nasz kraj musi się rozwijać. Tak, czy w temacie chociażby takiej inwestycji rozwijania i rozbudowy sieci kolejowej, bo to jest też projekt, w którym mają powstać nowe linie kolejowe. Przede wszystkim powiedziałbym, 90% wydatków pilnuję, na CPK. I o to ostatnio to też pytałam, bo też warto podkreślić, że no, ten rząd i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie złożyli z 4 wniosków 2. I naprawdę to jest skandaliczne. Z jakiego klubu pan... Ja się zaraz rozpłaczę tutaj. No niestety pan nie płacze, ja nie mam chusteczki, no bo nawet panu nie pomogę. No. No nie, no ale pani mi mówi, że ten rząd, pani grzmi, że ten rząd nie złożył wniosków, że ten rząd, jak rozumiem, postępuje... Ale czy mówię nieprawdę? Nie złożył tych wniosków. Że postępuje wbrew polskiej racji stanu. I to jest postępowanie wbrew polskiej racji stanu. No i no, ja bardzo chętnie bym porozmawiała także z ministrem Laskiem, ale tak jak mówiłam w pierwszej części, pan minister nie chce rozmawiać z parlamentarzystami na temat tego projektu. Proszę i zasłonił pani, z dziennikarzami też nie chce rozmawiać. No co ja mogę pani powiedzieć? Przynajmniej jest konsekwentny. Za chwilę się okaże, że to minister Widmo. My naprawdę chcemy... Przepraszam, chcemy dowiedzieć się, co dalej z tym projektem. Minister Widmo, to ładne. Co dalej z tym projektem? Co się zadzieje? Czy ten projekt będzie kontynuowany? Zadzieje, to jest takie nowe słowo. Kiedyś tak się nie mówiło. Jak ja byłem w szkole, to tak się nie mówiło. Bo na razie jesteśmy na etapie, że pan minister Lasek zasłania się tym, że dopóki będą trwały audyty, on nie będzie zabierał głosu, żeby niby na te audyty nie wpływać. Tylko... Na Boga, te audyty mają się skończyć w sierpniu. Ale to one znaczy się jeszcze nie zaczęły. Bo... Są już poskładane oferty przetargowe. Są? Już się zaczęły. Tak. Znaczy jeszcze nie. Mało tego, na niektóre odpowiedź była kilkukrotnie większa niż założone kwoty. Więc być może będą ponawiane pani te przetargi, cała to, ale pani, ta historia pani, się wydłuża. Pani znowu wraca do CPK, a ja jednak wrócę jeszcze. Ja naprawdę jeszcze chwileczkę. Zaraz o tym porozmawiamy, naprawdę. Czemu wy nie weszliście w zasadzie do rządu? No bo jeżeli macie pretensje do ministra Laska, jeżeli macie pretensje do paru innych ministrów, to może warto było, skoro i tak już ponosicie cenę polityczną, bo pani głosuje za tym rządem, to może warto byłoby mieć na to wpływ. Paulina Matysiak, wiceminister na przykład, mogłaby dbać o rozwój sieci kolejowej. Przede wszystkim tutaj nie ma żadnych nowych argumentów od tych jesiennych, czyli tego, że w czasie rozmów dotyczących programu nie dostaliśmy gwarancji finansowych. My jako Razem na realizację naszych postulatów. To po coście na nich głosowali? No na litość ponieważ, boską. I tu wracamy znowu do jesiennych wyborów, ponieważ też to obiecywaliśmy wyborcom. Startowaliśmy z listy Lewicy, mówiliśmy, że będzie i powstanie nowy rząd, który dostanie nasze poparcie i dostał nasze poparcie, co nie zmienia faktu, że przyglądamy się temu, co się dzieje. Pani poseł, Arystoteles przewraca się w grobie. Przecież on jest wiatrakiem, jak słucha posłów Lewicy, bo logiki ja tutaj za grosz nie znajduję. Pani mówi, że tak, nie dostaliśmy gwarancji, dlatego nie mogliśmy poprzeć rządu. Nie mogliśmy wejść do rządu. Po czym głosowaliśmy za tym rządem, za budżetem, w którym nie ma ani złotówki na rozwój mieszkań, na budowę mieszkań czynszowych na wynajem. Tutaj tym tematem zajmuje się minister Kukucki i gwarancje na część budowy tych mieszkań i realizację naszego programu będą. Natomiast na razie trwają, nie ma. Pani trwają, zagłosowała za budżetem. Dyskusje. Wiem, czego nie było. Trwają dyskusje na temat no chociażby wspominanych pani dopłat poseł, to do kredytów. Porozmawiamy o konkretach, a nie o dyskusjach, dobra? Bo dyskusje trwają wszędzie i o tym, że ziemia jest płaska też. No więc na razie porozmawiamy o konkretach. Wie pani, ja, jak Juri Felsztyński, pisarz, który mówi, że on z filozofii miał tylko trójkę, bo on woli konkretnie, on jest historyk. Ja co prawda z filozofii miałem piątkę, ale to nie wiem jakim cudem. W każdym razie mam zupełnie serio pytanie. Pani głosuje, pani mówi tak, dajemy temu rządowi kredyt zaufania, tak? Bo tak mówiła też pani Marcelina Zawisza. Tak, to prawda. Po czym przychodzi budżet, w którym nie ma ani złotówki na budowę mieszkań, tanich mieszkań czynszowych na wynajem. Są mgliste zapowiedzi ministra Kukuckiego, że on się postara.
Myślę, że to nie są mgliste, bo ostatnio rozmawiałam z panem ministrem. Ja też rozmawiałem z panem ministrem tutaj publicznie i pan minister nie był w stanie mi pokazać na papierze, gdzie są te pieniądze. Mówił, że będą. Ale na razie ich nie ma. Ja w tym temacie wierzę panu ministrowi, że będą i zacznie budować te mieszkania. Czyli pani wierzy w to, że on mówi, że będą, a ja mówię o tym, co jest. Czyli na razie ich nie ma, tak? Zgodzimy się z tym. Bo gdyby były, to byście byli w rządzie. Nie było, nie ma też wielu rzeczy, o których też mówiliśmy. Panie Arystoteles, no, pan się tak nie wierci, bo W każdym razie naprawdę mamy kredyt zaufania, gdzie zagłosowaliśmy jesienią. Ja nie podważam swojej decyzji. 1% i też bym PKB jej nie na mieszkania, 8% PKB na zdrowie, 35-godzinny tydzień. Tak, i tutaj tych pracy gwarancji nie dostaliśmy, dlatego partii Razem w tym rządzie nie ma. No, jest konkret, dlaczego nie weszliśmy do tego rządu, bo trudno być ministrem czy wiceministrem w jakimkolwiek resorcie, jeżeli nie ma się gwarancji, że uda się zrealizować swoje postulaty. Strasznie panią lubię, naprawdę. Ale nie potrafię zrozumieć, co pani do mnie mówi. No bo ja nie widzę związku przyczynowo-skutkowego w tym wszystkim. No bo jak ktoś tak jak pani jest tak surowy w ocenie tego rządu, mało tego, jestem konsekwentny, bo od początku mówił, nie wejdę do rządu, bo tu nie ma pieniędzy na mój program, to rozumiem to stanowisko. To się nazywa opozycja. Ale opozycja nie głosuje za ustawami rządowymi, opozycja nie głosuje za budżetem. Na razie było niewiele tych ustaw rządowych, ale na przykład wczoraj przedyskutowaliśmy temat tabletki. Wczoraj broniła pani na przykład ministra Bodnara i nie ma pani... No. Nie mam. Nie mam żadnych wątpliwości. Nikt z Razem nie miał tych wątpliwości. Zagłosowaliśmy. Ale zagłosowaliśmy na przykład za rozwiązaniem związanym z wprowadzeniem tabletki dzień po, antykoncepcji awaryjnej, o którym jasno też mówiliśmy. Opozycja, jak cały rząd obecny. Nie, właśnie nie. No nie, przepraszam. Nie, za tym projektem nie zagłosowało chyba siedmioro posłów PSL-u. Dobrze. Nie dyskutujemy o tym, że PSL robi woltę w rządzie. Bo PSL nie mówi głośno, że jest w opozycji, a wy tak. To jest może ta różnica. No, ale nie mówię, że jest w opozycji i głosuje przeciwko rządowemu projektowi. Czy to przez partię Myślę, razem, że to jest ciekawe. Czy to przez partię Razem, przez panią i przez pani koleżanki i kolegę, a nawet dwóch kolegów, przepraszam. Lewica idzie do wyborów osobno, do wyborów samorządowych, nie idzie z Platformą? To przez was. W sensie, przez Razem? Tak. Nie, absolutnie nie. Rafał Trzaskowski uważa, że to przez was i pyta, czy celem partii Razem jest dystansowanie się do rządu, budowa narracji, że to oni z rządem nie mają niczego wspólnego? Pan Rafał Trzaskowski w tej kwestii zdecydowanie mija się z prawdą, bo to decyzja Platformy była jasna, że to Platforma wystawia w Warszawie pana prezydenta Trzaskowskiego. To były chyba informacje z końca stycznia, a my kandydaturę pani Magdaleny Biejat, wicemarszałkini, senatorki, ogłosiliśmy w połowie lutego, 14 lutego. No właśnie, kandydatura pani Biejat, teraz pani pozwoli, że zacytuję Rafała Trzaskowskiego, pojawiła się, kiedy negocjowaliśmy z Lewicą wspólne listy i zakwestionowała całą logikę wspólnego startu. Jeżeli ich taktyka to próby podważania jedności koalicji rządowej, no to mogę tylko nad tym ubolewać, mówi prezydent Warszawy. To jeszcze raz przypomnę tę chronologię czasową. To znaczy, że to najpierw pojawił się i został ogłoszony prezydent Trzaskowski, a później kandydatura pani Biejat i generalnie nie było żadnych rozmów z Platformą, jeżeli chodzi o ten start w mieście. Pani poseł... I wystawiamy tutaj listę lewicy i bardzo dobrze, bo warszawiacy zasługują na dobrą lewicową kandydaturę. Dobrze. Będą mieli do wyboru lewicową, prawicową i centrową i pana Rafała Trzaskowskiego, który łączy wszystkie, jak rozumiem, programy naraz. Robert Biedroń się tym martwi. Mówi, że to jest wszystko złe rozwiązanie, to, że idziecie osobno. Uważam, że to błąd, mówił na antenie naszego radia. A pani uważa, że to dobrze, że idziecie osobno? Czy że to jednak błąd i powinniście pójść razem? Przede wszystkim do sejmików idziemy w formule tego koalicyjnego komitetu lewicy. Czyli bez Platformy, to o tym mówimy. Tak, bardzo dobrze. No, wyborcy będą mieli szansę zagłosować na lewicowych kandydatów, kandydatki. A tak naprawdę w wielu różnych miastach, jak się przyjrzymy, te starty wyglądają bardzo różnie. A nie boi się pani, że to się skończy tym, że macie co prawda bardzo niewielu, bo 11
radnych, 11, bo nie wiem jaka jest płeć radnych sejmików, którzy się przyznają do lewicy, a teraz nie będziecie mieli ani jednego? Nie, ja jestem przekonana, że będziemy mieli radnych w sejmikach. Mało tego, a kto weźmie odpowiedzialność za to, jeśli się okaże, że nie będziecie mieli nikogo? Głęboko wierzę, że będą też radni z mojego ugrupowania, z Partii Razem, którzy też będą startować do sejmików. No i jeżeli chodzi o odpowiedzialność, no mamy szefa sztabu, to są osoby, które prowadzą teraz tę kampanię. Czyli to wszyscy oni, nie ty. Nie wy. Nie Partia Razem. Znaczy, przede wszystkim każda kampania ma swojego szefa sztabu, takiego szefa też mamy, ale oczywiście odpowiedzialność biorą też struktury partyjne, ale wszyscy parlamentarzyści będą pomagali w tej kampanii, wspierają kandydatury w miastach, pomagają osobom, które startują. Ja też to robię. Ma pani jakąś nadzieję na to, że w tym Sejmie zostanie przegłosowana ustawa zezwalająca na aborcję, bo zdaje się, że Włodzimierz Czarzasty już tę nadzieję stracił i powiedział, że moim zdaniem nie będzie w tym Sejmie zliberalizowania prawa aborcyjnego. Mamy jeszcze dobre 4 lata do końca tej kadencji Sejmu. Jestem przekonana, że zmienią zdanie? Nie, że w przeciągu tego roku w tym temacie niewiele się zmieni, bo nawet gdyby taki projekt przeszedł w jakimś kształcie przez Sejm, to i tak zawetuje go prezydent Duda. Jeżeli prezydent Duda nawet mówi o tym, że zawetuje ten projekt i nie podpisze tej ustawy o antykoncepcji awaryjnej, to na pewno nie podpisze rozwiązania liberalizującego dostęp do aborcji. Nawet jakby prezydent ten podpis złożył, to jestem pewny, że Trybunał Konstytucyjny tę ustawę uzna za niezgodną z konstytucją. Mówimy teraz o tej liberalizującej prawa aborcyjne. Dlatego, że poprzednie uznawał za sprzeczne z konstytucją, mimo że nie było tam ochrony życia. Znaczy oczywiście, należy się liczyć z tym, że tak jak w 2020 roku, być może będą ci posłowie z prawej strony, którzy złożą jakiś wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno złożą. Natomiast kluczowe jest to, że liczę na to, że odbędzie się debata i będziemy mogli przekonać tych, którzy w tym momencie są na nie. No i też nie bójmy się powiedzieć, no bo to są przede wszystkim posłowie trzeciej drogi. Trzeciej drogi proponują, rozstrzygnijmy to w referendum. Może rzeczywiście to jest jakiś sposób. Ale my nie potrzebujemy referendum, bo wiemy doskonale, jakie mamy nastawienie i nastroje w społeczeństwie, jeżeli chodzi o kwestie dostępu do aborcji i legalizacji. Skąd wiemy? Mamy opracowanych wiele sondaży. Niech się pani nie gniewa. W takim razie ja mam propozycję zrezygnujmy z wyborów, zróbmy sondaż, wyjdzie taniej. Nie, pan redaktor tutaj to odwraca do góry nogami. Mamy o wiele bardziej liberalne społeczeństwo niż klasę polityczną. No niestety, ale tak jest. No to w takim razie zróbcie to referendum. Pani nie chce referendum. Jest to smutna rzeczywistość. Smutna rzeczywistość jest taka, że po raz kolejny mam takie wrażenie, że pani jedno mówi, bo my jakby jasno stoimy na stanowisku, że nie chcemy referendum w kwestiach w ogóle szeroko rozumianych praw człowieka i generalnie to od tego są parlamentarzyści, żeby przeprocedować te ustawy i podjąć decyzję. Wiecie lepiej niż my. Nie, że wiemy lepiej, tylko od tego po prostu jesteśmy. I jeżeli ktoś wyciąga jako zasłonę dymną referendum, to znaczy, że sam nie chce podjąć tej odpowiedzialności i robią to parlamentarzyści trzeciej drogi. Tylko uznaje, że demokracja bezpośrednia jest wartością samą w sobie. Rozumiem, że uznaje. Dlaczego ja mam mieć mniej praw niż pani? Warto podkreślić, że przegłosowanie takich rozwiązań, które liberalizują prawo do aborcji, nie oznacza, że każda z nas będzie musiał z tego prawa skorzystać. Tylko będzie miał możliwość. To jest zupełnie inna dyskusja. I tej odpowiedzialności, żeby taką możliwość i taki wybór dać Polakom, boją się po prostu konserwatyści. I konserwatyści z trzeciej drogi. A posłowie lewicy boją się dać głos Polakom. Posłowie lewicy uznają, parlamentarzyści że parlamentarzyści wiedzą lepiej. I partii Razem uznają po prostu, że to jest sprawa, która po prostu powinna być załatwiona już dawno temu. Dobrze, dlatego skoro nie została, to zróbmy referendum, mówią posłowie PSL-u, mówią posłowie trzeciej drogi, a wy nie chcecie referendum, no i kropka. Tak, nie chcemy, bo uważamy, że w sprawach dotyczących praw człowieka referendum nie powinno mieć miejsca. Wiatry będą dzisiaj, proszę państwa, duże, bo pan Arystoteles się naprawdę tak kręci, że będzie się działo.
Pani Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję państwu, miłego weekendu. Ja tam na Podlasie, nie wiem jak państwu. Ja do Kutna. O, Kutno, Podlasie. Można wypocząć, można. Do widzenia.